Okej, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Lecimy z tematem. Słuchajcie, badamy dalej tutaj Metropolis. Myślę, żeby w miarę dopiąć w tym odcinku tą część mapy. Dlatego zabieramy już od razu z grubej rury za przede wszystkim klocki czerwone. W drugiej kolejności może wyścigi, misje. Jakoś tak na razie mniej mnie kuszą. Ale też na pewno się za to zabierzemy, nie? Także póki co zasuwamy. Aha, tutaj mam biec, okej. Zapraszam, zapraszam. Nie, ależ nie tu, raczej do najbliższego leśmietnika. Toż to jest miejsce, gdzie wyszły Spiechdalaj. na rezerwację po 6 miesiącach ze stempelkiem Lexco. Co za kutas. Dobra. Co musimy zrobić, żeby się tam dostać? Od drugiej strony nie wejdziemy. Tam coś nam się mieniło wcześniej. Ojej, co ty robisz, Flash? Dobra. Po tym możemy wspiąć się, rozumieć? Wskoczyć przynajmniej. Ciach, proszę bardzo, tylko zmień teraz. O, pięknie. Jakie akrobacje, kurde, wysokie to, bardzo wysokie. Takiego wysokiego bujania jeszcze nie było w tej grze. Ty, no perfekt, to patrzcie, gdzie my się dostaliśmy, kuźwa. W sumie to mogłem tu wlecieć, nie? Zostawić komuś innemu. Ale... O, to co, zrobiony już? Niech na kilku twarzach pojawił się uśmiech. Tak też była dobra zabawa, nie? Dobra, muszę wysadzić tutaj tylko to. Dobra, super. O nie! Moja pieczęć rzymska stała się nerońską! Neroński. Okej. Jego też mogę wysadzić w powietrze, czy nie bardzo? Pobiegnę tym tutaj w sumie. Dzień dobry. Teraz to by się tu przydało soniczny, nie? Tu by się przydał ten netoperek Batmana. Mały. A w sumie spróbujemy może wysadzić jeszcze tutaj to. Pozbyć się tego, no. Come on. Wybuchniesz też, czy nie? No dobra, było dziwne. Teraz potrzebujemy tutaj człowieka netoperza. Ciach. Jestem nocą. Tak, jesteś nocą, niech ci będzie. Wlatuj tutaj. I lecimy tutaj wysadzić to dźwiękiem. Kraby, tak? Hej, ale to już nie uprzejmę. Albo homary? To są chyba, nie, to są A, homary. chodzi ci o tego mega skorupiaka. Ha! No shit. Dobra, z tego co widzę tutaj w miarę dobrze to już wygląda, wyszli ludzie stąd. Kurczę, miałem zrobić to osiągnięcie z szybowaniem jako Batman, ale to już... Może zrobimy to jeszcze w tym odcinku, a jak nie to w następnym, na spokojnie. No tu jest ten klocek, ewidentnie, nie? Tylko co ja mam zbić te... Tutaj coś mogę z tym zrobić, patrzcie. O, mogę to domrozić jeszcze, tak? Czemu mi sugeruje moją postać? Ja nie mam żadnych umiejętności Czy lodowych. komuś zimno? Albo chce zimniej? Cholera. No nie wiem, to wezmę postać moją w takim razie, skoro mi każą. To co ja z tym mogę zrobić? Może to stopić? A stopić, no dobra, można stopić. To ma to sens też, nie? Myślę, że muszę bardziej coś dorysować do tego. Dobra, to w takim razie mogę chyba równie dobrze stopić po prostu to. Ciach, będzie klocuch? Będzie klocuch. Perfekto. Okej, tu jest też przy okazji tam jakaś misja, nie? Właśnie, kurwa, chodzą tutaj te homary. Dawno nie jadłem homara. Tylko raz w życiu miałem okazję. Smacznie jak cholera. Zjadłem jeszcze. Gdzie jest ta misja? Jakoś niżej, tak? Ale to już może olewamy na razie misję. Jakoś tak nie wiem. Albo nie, dobra, zróbmy ją. Jak już kurde tu jesteśmy, to zadziałajmy, wiecie. Po całości, że tak powiem. No niech będzie kobieta kot. Poskaczemy troszkę. Tylko jak tu wejść? Co? Dobra, no co mi dało to, że jestem tutaj?
poza lękiem wysokości. Shit. O, tu mogę wejść, proszę bardzo. A to kto? Może się pojawi, jak popełnię przestępstwo. Golden Glider, okej. Golden Glider. Niech będzie. A kto się pojawi? Znajdę cię. Dobra, dobra. Co masz mi do powiedzenia? Od jakiegoś czasu próbuję znaleźć Flasha. On zawsze krzyżuje plany moje i mojego brata, kapitana Chłoda. A to jest siostra ten, kapitana Chłoda. No tak, no tak, ona ma... Dobra, ale już pamiętam. Razem. Dowiedziałam się, że Flash jest gdzieś w tej okolicy i zamierzam wykorzystać tę szansę. Muszę tylko ustalić, dokąd się kieruje i go wyprzedzić. No, ona ma to takie działo pozłacające jakby. Dziękuję. Ktoś tutaj musiał coś zauważyć. A póki co, zostanę w ukryciu do chwili, aż zbierzesz potrzebne mi informacje. Informacje mam zbierać. Znowu muszę... Wow, shit! Znowu muszę biegać po ludziach, tak? To ja wolę polatać po tych ludziach. Oh, fuck. A niech będzie ty, Deadman. Może być, może być. To fajnie w sumie, jak dostaniemy tą Golden Glider, nie? Fajna postać może być. Tutaj gdzieś powinna być pierwsza osoba? Czy to wy? Może? O, to ty. Udało ci się znaleźć mojego kota Flasha? Nie, zaginął w zeszłym tygodniu. Wiesz, on jest jak błyskawica, szybki i ciągle znika. Może trafił do sąsiada? Ty, my widzieliśmy takiego kota w zeszłym odcinku chyba, nie? Smallville był taki kot autentycznie z... błyskawicą. O shit! O co tu chodzi? Nie ogarniam, nie ogarniam. Co, do telefonu mam podejść? Nie. Na. Dobry. Muszę sobie chyba to zaznaczyć. Zawsze lepiej, jak się jednak... O, come on. Co jest? Czemu nie mogę zaznaczyć tego? What the fuck? Nie pokazuje mi, że to tutaj, ale to nie jest tutaj. Oj nie, ewidentnie nie. To wygląda jakby było tutaj bardziej już, nie? Ale znowu pokazuje, że teraz jesteśmy za wysoko. To może olewamy po prostu ten punkt i na razie lecimy do innego. Myślę, że to będzie bardziej rozsądne. Tutaj? Może być i tutaj. Ciach, lecimy. Okej. Nie tędy droga. Proszę bardzo, jestem w środku. A czy mam jechać na górę, naprawdę? Nie, no zaraz. Na górę to... Naprawdę muszę jechać na górę? No dobra, niech wam będzie. Skoro tu będzie niby ta osoba. No, na górę albo w dół, w sumie nie wiadomo, nie? A nuly, no jak? No nie chcę tego kontynuować, ale czemu mi pokazujecie tutaj? Z kim mam w takim razie pogaworzyć? O, jakaś tablica ogłoszeń? Nie, to jest z gazetami. Stojak. Ej, dziwne, dziwne, naprawdę patrzcie, dziwne. Nie chcę przerywać aktualnej misji, ale... Ja to autentycznie nie mogę. Mam zaznaczone na pewno dobre ten? Dobra, no to w takim razie olewam po raz kolejny tą. I lecę teraz po tą osobę. Po tę osobę, której też nie mogę sobie oznaczyć. O co chodzi? What the heck? Nie, oznaczę sobie klocka i może teraz... Ej, dziwne, patrzcie, nie mogę teraz poznaczać tych punktów sobie. Ale lipa. Ja oznaczę sobie ten punkt informacyjny może. Szybka podróż, właśnie. Nie sądzi, aż kurde, mogłem się domyślić, że to daje nam szybką podróż, ale jakoś tak nie połączyłem faktów za bardzo, nie? Trochę głupio z mojej strony.
Będzie to ktoś, z kim mogę pogadać, czy nie? O co kaman? Nie ma tych ludzi. Typowo nie ma tych ludzi. Skąd ja mam zdobyć te info... Wow, co ty robisz? Wow. No to nie jest zbyt spektakularne, ale to, co robiłeś przed chwilą... Wow. Dobra, mam typa. To mój ulubiony superbohater. Pamiętam jego walkę z kapitanem Chłodem. Było gorąco. Ale oczywiście Flash był górą i wygrał. Jest świetny. No, ta informacja może być już ciekawsza. Nie oszukujmy się, to może być bardziej wartościowe niż to z tym kotem. Dlatego może zaraz nawet już wrócimy do tej Golden Glider i spróbujemy jej o tym powiedzieć. Ja tu chyba byłem. Nie wiem, z wami mam pogadać? Siema? O, z wami! Też uwielbiasz Flasha? No to masz szczęście! Znajdziesz go w tej chwili w kostiumie w miejscowym sklepie z komiksami. Poszczęściło ci się! Dobra, nie, to jest informacja, którą chcemy, powiedzmy, mieć. Także wracamy do tej Lali. Myślę, że możemy tu już ciach, ciach. I podamy jej tą informację. Myślę, że to wystarczy. Nie ma co latać więcej, nie? Myślę, że raczej nie będę zbierał na siłę wszystkich informacji, tylko po to, żeby zyskać kilka monet dzięki temu. Myślę, że raczej bardziej będzie się opłacało wracać do zleceniodawcy. Cicho bądź. I co? Wiemy już, dokąd zmierza? No to może... Sądzisz, aha, to jest... Czegoś takiego słuchać? O! Czyli jeszcze możemy podać informacje błędne? No to ciekawe. Może się tam dostanę, udając pankę. No to ci nie wystarczy, Lala? Słodkie, ale koty nazwane jego imieniem nie pomogą. Shit, co za mało? Serio za mało? Ah. God damn it. Ciężko. Ale tam dwie informacje jeszcze są potrzebne, tak? Punktów mamy, no niestety dokładnie te dwa, które zostały. Których nie mogliśmy znaleźć tutaj ludzi. No nie, to trochę za nisko. A jak spadniemy, to umrzemy? Ty nie, patrzcie. Ale jaja. Nigdy tutaj nie spadałem, bo myślałem, że raczej coś mi się stanie. Dobra, na górę leć, na górę. A to jednak nie, wszystko w porządku. Czemu teraz mi pokazuje tam, co? Musimy znaleźć tutaj kogoś żyjącego, ale to naprawdę nikogo autentycznie nie ma. Zero jakiejkolwiek persony, nawet kawałka persony. O co chodzi? Tracimy teraz na to niepotrzebnie czas, kiedy no, nie ma nikogo, autentycznie nikogo tutaj. Dobra, olewam to, spróbuję jeszcze raz w tamtym innym punkcie. Aha, patrzcie, teraz pokazuje, że u góry tutaj ktoś jest, a? No jest, ty, kto to jest? Jakaś małpa, odgroda, patrz pewnie. Flash? Nie rozumiem, chcesz, żeby zrobić ci zdjęcie? O nie, serio, no. Akurat informacja, która... do której mogłem dotrzeć i nie bangla. Nie, nie mamy tutaj nic wartościowego. Lipa. No i tu niby trzeba zejść niżej. To może jakoś trzeba się do środka dostać do tego, nie? Może to jest typowo tutaj gdzieś w środku. No może to mieć sens, nie? No dobra, ma to sens. Dobra, mamy to. Udało się. Nie pomyślałem, że muszę tam wejść. No idiota, po prostu jestem idiota, nie? Dobra, teraz już myślę, siądzie spokojnie misja. Co dzisiaj planuje? To tego nawet mu nie mówimy.
Aha, wierząc w się budynku Daily Planet jest małpa? No to ciekawe w sumie. Przydatne, ale będzie tam mnóstwo irytujących fanów. Dzięki no to problem masz. Wreszcie pomszczę swojego brata. Flash pożałuje dnia, w którym zadarł z moją rodziną. Dziękuję za pomoc. Nigdy tego nie zapomnę. O, spoko. Mamy ją. Dobra. Ja bym sobie chciał sobie zobaczyć. A muszę ją kupić, no tak. Ajajaj. To nie, 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 na razie nie. Patrz, jakie dźwięki wydaje ten Deadman, takie. Dobra. Lecimy dalej. Misja zrobiona. To mi wystarczy z misji na ten odcinek. Chcę zrobić sobie wyścig. Jakiś latający, więc może być ciekawie. O, na szczycie tutaj, dobra. Wyceluję, czy nie? Aj, jestem. Dobry? Rozpoczynamy. Nasz pierwszy taki latający wyścig, powiem szczerze. Moje doświadczenie z LEGO nie ma mocnych. Pamiętam, mówi mi, że nie warto na pełnym speedzie, na pełnym, wiecie, buście robić tych wyścigów, bo i tak to jest zrobione tak, że powinniśmy zdążyć się wyrobić normalnie takim tempem, a jak za bardzo, powiedzmy, przyspieszymy, to możemy nieźle się wypierdolić na tym. Wow, a to fajne, tak przez miasto, podoba mi się. Teraz trafić w każdy, okej. No i perfekcyjnie. Ideolo, podoba mi się. Wow, mogę tak wejść, czekaj, czy mogę w locie jakoś dostać się do tego? Ej, come on. Open the fucking door. Nie, to nie. Dobra. To tutaj mam jeszcze w sumie dwa klocki tak w jednym miejscu, jakiś wyścig. Czemu by sobie tego nie machnąć w sumie? Lecimy po to. Dobry? Jestem psychopirat. Głupcy myśleli, że to nędzne pudło powstrzyma mnie i moje emocje. Ale tym razem głupota chyba zwyciężyła, bo faktycznie utknąłem. No to przykre. Widać po tobie dezorientację. Te generatory wyglądają na ważny element układanki. Może rąbnij w nie ze dwa razy, a wyłączysz pole siłowe. No może tak zrobię. Zobaczymy. Ale chyba może być ciężko. I tak po prostu sobie wystrzelić tego nie mogę. Może musimy się pozbyć jakoś, cholera jasna, tych laserów, nie? Chyba tak. Musimy stać się niewidzialni. Czy Deadshot? Właśnie, może być niewidzialny, dobrze? Ciach, pięknie. No i teraz może to będzie miało większy sens. Zobaczymy. Jakby to na górze wycelować, nie? O, ciach. Ricochety. Wygląda, jakby wręcz chcieli, żeby ktoś pomógł mi uciec. Tu udało się, czy nie? To może teraz jeszcze. To może miałem jakoś jednak trafić mimo wszystko. Żeby teraz się odbiło jeszcze w drugą stronę. I coś też zniszczyło? Ha. Kto by to wiedział? No może i musimy rzeczywiście przybliżyć tutaj mocno. No dobra, dało się, czyli dało się jednak. Głupi ja, no cóż. O, dobra robota. Generatory zniszczone. Moja wolność chyba jest blisko. Chyba. Siema. O, brawo, brawo. Oto złoty klocek w zamian za pomoc. Nie znam za dobrze jego przeznaczenia, ale zasady to zasady i musisz go dostać. Dobra, no jak zasady tak mówią, to wezmę. Niechętnie, ale wezmę. Dobra, dzięki. Nie smuć się. Niedługo znów się spotkamy. Może zdołasz mi pomóc z jakąś misją. O, podoba mi się. Lubię takie akcje, gdzie właśnie zanim zdobędziemy jakąś postać, to są jakieś śmieszne historie z nią związane, inne jakby pomniejsze misje. To jest bardzo, bardzo interesujące zawsze dla mnie. O, przepraszam, zacząłem się.
Ja bym chciał najpierw tego klocka może. Czy ten wyścig robimy? Wózkiem widłowym? Może nie musimy tego robić wózkiem widłowym, nie? Albo... w sumie... Jezu, jakie to jest szybkie! Dobra, robimy to tym, ciach! Co? Czemu tak? Czemu taka perspektywa? Co jest? Gdzie mam jechać? Chyba tam dalej miałem jechać, tak? Mogę sobie to ponowić? A co? Tutaj miałem jechać? To pierdziele, nie, jeszcze raz to chcę. Co ja robię, Jezus? Mogę to ponowić, czy nie? Come on! Mogę sobie wyjść? Masakra. Szkoda, że nie da się tak anulować typowo w jednym momencie wyścigu. Bardzo szkoda. No posuń dupsko, kur! Ta postać mnie irytuje. Muszę wymienić ją na jakąś mniejszą. Niech będzie nawet Scarecrow. Teraz będzie prawdziwa groza. Kur! Dobra. Jeszcze raz. Czyli musimy pojechać teraz tam na... No, startuj! Halo! Coś tak z opóźnieniem lekkim mogę dopiero wystartować, wiecie? Ajajajaj! Tak wyskoczyliśmy. What the heck? Co to się dzieje? Ajajajaj! Dobra, spokojnie. Fuck! Może tędy lepiej? Co to jest? Co ja gram? I ta muzyka po prostu hit. I driftem w zakręt, pięknie. Ajajajaj, dobra. Chyba zrobiłem to w trochę od dupy strony. Chociaż nawet dobrze wyszło, ostatecznie dobrze wyszło, ciach. Myśliwiec dostałem za to? To może ja to musiałem zrobić tym, no. Bo to chyba był tutaj ten wózek widłowy, no. No tak, raczej tak było, raczej to miałem tym zrobić. Klocka jeszcze bym chciał, wiecie? Klocka bym chciał. Złotego. O, proszę bardzo, oznaczymy go sobie. Jakoś niżej jest. Ha. Spadniemy sobie tutaj. Oj, nie tutaj. Mogę spaść tutaj na pewno, na przykład? Ty, mogę. Wow. I autentycznie tutaj normalnie. Można chodzić. Podoba mi się. Podoba mnie się. Coś jest. A, tutaj jest ten klocek w ogóle. Tu muszę batarangiem może rzucić, co? Ciach. Okej. Tutaj jakiś kufereczek. Aha, po prostu... Okej, czyli tylko tyle musieliśmy zrobić. Dla mnie w porządku. No, do góry. Dobra. No i super. Co nam jeszcze zostało tutaj w Metropolis? Niewiele, niewiele. Dwa klocki, jakaś misja. To już możemy na razie zostawić, skoro jesteśmy blisko innego rejonu, to możemy go przy okazji tutaj, zobaczcie, odkryć. Pójdziemy do punktu informacyjnego Johnny DC i sobie tutaj zdobędziemy info potrzebne na temat połuczniaków w tej lokacji. To jest, co to jest w ogóle za miejsce? To jest chyba... Czy to jest... Nie wiem, kurde, nie wiem, czekajcie. Jeżeli tu jest ta część Jokerowa jakby... Tu jest Arkham Asylum, mam rozumieć, tak? Tu jest Arkham Asylum. Tu jest taka Jokerowa jakby siedziba wielka. To by wychodziło na to, że może to jest Gotham?
to wie, a to jest Arkham. Arkham City, Gotham, Arkham Asylum może? Nie, mam taką nadzieję, że tak jest. Shit! To jest jaskinia Batmana, tak? To nam pokazywało. Chyba to było to? O, nie wiem. Never mind. Zobaczmy sobie pierwszy klocuszek złoty w tej lokacji, tak symbolicznie. A jeszcze tu mamy kolonas jakiś jeden, tak? Możemy nawet jego zdobyć wcześniej, nie? Weno to wysać. Oj, tylko traf to. Okej. I co to nam dało? 1 na 3. Aha, no to będzie zabawa. Dobra. O! To mogę wypiec. Ewidentnie to mogę wypiec. Ciach. Elegancko. I z tym po prostu rozwalić to czy coś? Tak. Jej, okej. Oho. Grubszy akt się szykuje na górze. Ktoś latający, Superman, niech będziesz ty. Walka o prawdę i sprawiedliwość trwa. O, tej reklama Botanical Gardens, tam gdzie Poison Ivy urzęduje. Chyba nawet moje moce mają granice. Ktoś inny będzie musiał to załatwić. Twój umysł ma granice, nie moce. Dobra. A co mam zrobić tutaj? Tego jeszcze nie było, słuchajcie. No tu sobie mogę kliknąć, tak? Aha, i to obraca całkowicie. No dobra, jakbym to poprowadził. No to stąd idzie, tak? I musi się dostać chyba tutaj. O ile dobrze rozumiem, ale po co są te... Nie, może ja mam tylko sterować rzeczywiście tymi... No, dochodzi do tego. O, co tu chodzi? Nie wiem, spróbuję zrobić odtąd jakiś wężyk, może mi to coś podpowie. No, na co są te, to nie wiem. Patrzcie, co on z tym duchem robi w ogóle, Scarecrow tutaj, nie? Co się dzieje? To no dziwna sprawa, a może jakoś w ten sposób, patrzcie. Coś tak w ogóle przekombinowane, ale... Dobra, chyba nie tak, chyba raczej nie. Zrobiłem kuźwa owal, nie? Zrobiłem stadion po prostu. Inteligentny ja. A może to ma iść stąd? Jakby... No, ani tak. Nie pasuje to totalnie, wiecie? Jest to dosyć problematyczna kwestia w tym momencie, bym powiedział. Ale stąd w ogóle nie ma szans, żebyśmy jakkolwiek to przenieśli w ogóle. No nie ma szans, po prostu nie ma szans.
Oho. No to mi trochę zajęło, nie powiem. Czuję się głupi w tym momencie, tak dosyć, no. No głupi, ewidentnie głupi się czuję. Ale dobra, trudno, ważne, że się udało. Może jeszcze jakąś jedną małą rzecz byśmy machnęli, nie? Na końcu odcinka wyścig. A czemu nie, nocna przejażdżka. Trzaśniemy to sobie. Dobra, nawet nie, weźmiemy sobie Eobarda. I mamy biec w tę stronę. Tylko teraz się tutaj pogubiłem. I to jest wyścig, trzeba na motocyklu zrobić to, ta? No dobra, no to w takim razie bierzemy siatkę pojazdów. Batcykl może być? Bo innego w sumie nie mam, nie? To niby mogę kupić Robina motocykl. A szczerze, kurde, kupujemy, bo taki zgrabniejszy się wydaje, o. Myślę, że na tym może być ciekawiej. Nawet wezmę, kurde, Robina do tego, wiecie? Żeby tak zachować. Nikomu się nie dam. Ale nie w tą stronę jedziemy, Robin. Rozpocznij wyścig, o. Dobra, lecimy z tematem. Pokaż, jak jeździsz, Robin. O, policja, pały. Oj. Boi, idzie dobrze. A, to tyle. Ja tu myślę, dobra, co to będzie, ale wyścig, kurde, jedziemy z tematem, przez pół miasta. Dwie przecznice. Fajnie. Dobra, słuchajcie, tym w miarę pozytywnym akcentem zakończymy odcinek. Ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hejo, co on taki mały? On zawsze był taki mały? Taki niski? Dobra, nie wnikam, na razie, hej.